Cześć, no witajcie, z tej strony Ząbek i ja was witam na kolejnym odcinku serii Gospodarze. Jest ze mną mój sąsiad tam za płotem, tam o, za bramą, proszę. Dobry. Tam, siedzi w siódce, siedzi Patryk. Witam. I na poprzedni odcinek od razu zapraszam do niego i na następny też. Więc dzisiaj tak, jesteśmy na Gospodarzach i nagrywamy to w niedzielę. Wy ten odcinek najprawdopodobniej oglądacie albo w środę, albo w czwartek. Albo wcale, nie, oglądacie na pewno. I tu napiszę, w jaki dzień oglądacie. Bo mówię, nagrywamy w niedzielę, dzisiaj już chyba, nie wiem, który odcinek nagrywamy. Który? Ale nagrywamy, więc jeżeli byśmy tutaj jakieś... Więc jeżeli byśmy jakieś głupoty tutaj gadali, to was bardzo przepraszamy, ale po prostu no już dzisiaj dużo żeśmy tego nagrali dosyć. I co dzisiaj? Co dzisiaj? To jak widzicie, no ciapek jest z turem, jakiś łopciużnik. No to od Patryka kupiłem za 1900 zł, sprzedał mi, już po ognisku też jesteśmy, bo było gadane ognisko, że zrobimy. Tak jest. No i jesteśmy po. No i ogólnie dzisiaj będzie rozrzucanie łobornika, tak jak widzicie, kopaczka już tutaj odstawiona na to miejsce. No myślę, że tu będzie dobrze. Przestawiłem też przyczepę tutaj sobie ładnie do stodoły i sobie tutaj stoi. Ogólnie tak, skosiłem cały łubin. Łubinu udało mi się nakosić, proszę bardzo, 12645 litrów. Powiecie, no dobra, a gdzie masz owiec, który miałeś w tyrosie? Owiec sprzedałem, cena widzicie 925, za tyle sprzedałem, na tyle opyliłem ponad 8, prawie 9 ton owsa. Troszkę fajne nawet pieniądze zarobiłem, bo chyba 8 tysięcy mówiłem ci z obciąg? Chyba coś takiego. Chyba około 8 tysięcy za owiec zarobiłem, więc jest gitarowo. Jeszcze co mam w tyrosie, to mam pszenicy, 24 tony i no to ton. No i tą soję, czyli ten łubin, no ale łubin to dopiero czerwcu, czy na następny sezon. Jeśli tutaj chodzi o zwierzęta moje, no to się trzymają jako tako, tam coś się dzieje, mleka nie ma, bo ostatnio zostało wywiezione, a jak widzicie cały czas jesteśmy na 3 wrześniu, nic żeśmy chyba nie przewijali od poprzedniego odcinka, tak mi się coś wydaje. No i dzisiaj rozrzucanie obornika, bo ogólnie ten rozrzutnik ani razu nie był użyty na moim odcinku, więc chyba nawet w ogóle nie był użyty na... W ogóle. Go nie używałeś? No chyba nie. Chyba nie, więc... Ja go raz używam, no. Ale to nie na twoim. Jo. Więc Jadzim sobie dzisiaj rozrzucić łobornik. A właśnie, bo bym zapomniał, łuk kupiłem, patrzcie. Pług kupiłem, bo później będziemy pewnie orać sobie, jeżeli zostanie nam czas oczywiście. Kupiłem pług, jest to Unia, czteroskipowy, więc fajnie. Miałem trójkę, kupiłem czwórkę teroskipowy, czteroskipowy. Ogólnie można jeszcze jedną skipę z tyłu dorzucić, bo widzicie tutaj jest takie coś i można tutaj zawsze dorzucić jedną skipkę i wtedy będzie 5. No ogólnie zastanawiałem się, czy nie kupić obrotówki, ale mówię, nie, to za para jeszcze to nie będzie dobre, żeby kupować obrotówkę. Obrotówkę to dopiero do jakiegoś tam zagranicznego sprzętu pewnie. Więc jadziem sobie na pole, będę rozrzucał łobornik. Fajne pole sobie wybrałem, ogólnie dawno na tym polu chyba tak nie robiłem, tak mi się coś wydaje. Ostatnio robiłem na tych takich większych troszkę kawałkach moich, dzisiaj pojedziemy na takie średnie, można powiedzieć. No i co? Ogólnie pieniądze się jako tak otrzymają tutaj, jak i mnie, tak i sąsiada w sumie. Bo powiem, że tego zarobku w tym sezonie troszkę będzie jeszcze, no bo jest łubin do sprzedania, z łubinu zarobię około 25 tysięcy. Jak tak się liczę, no to już na koncie się robi 50 tysięcy, to już jest dużo dobra kwota. A jak pomyślisz, że jeszcze sprzedam 24 tony pszenicy, no to jest fajnie, jest ładnie, fajnie. Ładnie. Więc myślę, że jakieś pole się pojawi. Zobaczę. Ogólnie nie wiem, co pisaliście pod poprzednim odcinkiem na Gospodarzach, bo jesteśmy od publikacji tamtego odcinka. Jak teraz nagrywamy tam, no z ile? 6 godzin? Nie wiem dokładnie.
5 godzin, no około 5 godzin jesteśmy, no. Więc no jeszcze tam bardzo dużo tych komentarzy nie ma, chociaż jest komentarz o Venturio, że mu się bałtybizm podobał. Pozdrawiamy Cię, Venturio, jeżeli to oglądasz, tak jest. Bo widzę, że nasza feria gospodarza Ci się podoba. Przypadła mu do gustu. No chyba mu przypadła, więc no jesteśmy z tego powodu zadowoleni, nie? No ogólnie może ten rozrzutnik z tym zetorkiem no, jakoś super nie wygląda. Zetorek by na pewno sobie większy rozrzutnik pociągnął, a tutaj jakaś siódka by mogła z tym rozrzutnikiem lotać. Ale teraz tak, czy my tutaj musimy coś rozkładać? No i musimy nic rozkładać, tylko możemy łańcuchy napinać i kita. Tak powiem. O, piękne tutaj dźwięki tego rozrzucania obornika. To na polskiej wsi to jest coś pięknego. Ogólnie, no nie, będę jeździł z tą jedynką, to jest 9 na godzinę, to taka idealna prędkość, nie sąsiad? Raczej tak. No 9 na godzinę to jest idealnie, podwójnej dawki nie mam włączonej, więc jeździmy sobie tą prędkością. Ogólnie nie wiem, czy mi starczy tego obornika, bo tak patrząc, czy ja dojadę do końca, nie wiem ile ja tu będę miał, nie? Więc wydaje mi się, że może mi braknąć tutaj, ale wiadomo, tyle rozwiozę, jest to polska wieś, więc... Najwyżej sobie, nie? Jak chcesz, możesz ode mnie coś pożyczyć. No, tutaj ogólnie chodzi mi o to, żeby rozrzucić jak najwięcej, a później będę sobie orał, no bo trzeba zaorać tutaj to pole, właśnie po oborniku. Co na tym polu będzie? Chyba Gubin mi się wydaje, że na tym polu będzie. Wiesz, jak tam mniej więcej sobie ogarnąłem jak i co, gdzie co ma być. W głowie to mam mniej więcej ogarnięte jak i co i jaka uprawa gdzie. Na następnym sobie ma być. No, a jeżeli chodzi o to, teraz chcę powiedzieć o wapnie, no to dużo pól wymaga właśnie, żebym właśnie sobie rozwiózł wapno. Wapno już jest zamówione ogólnie. Ma przyjechać wapno, bo już wapno mi się skończyło, to co miałem ostatnio. Więc musiałem zamówić, jest zamówione, ma jakaś tutaj łódka czy coś przywieźć to wapno. Więc wapno przyjedzie i będzie dobrze, będziemy rozrzucać ogólnie. Przed odcinkiem, tak mówiłem do sąsiada, sąsiad, a może byśmy sobie kupili na spółę jakieś RCW? No sąsiad powiedział, że no RCW fajne by było, przydałoby się, przydałoby się. No, więc przydałoby nam się na pewno RCW. Nie wiem ile takie RCW może kosztować. Raczej RCW trójki nie będziemy kupywać, no bo trójka na ten moment serii chyba troszkę może już być za mało tak naprawdę, nie? Tak mi się wydaje. 3 tony, tak? To no czy trójka, to... no 3 tonowe, nie? No to jak wiesz. No ja bym się zastanowił, no to zależy też wszystko od ceny, nie? No mi się wydaje, że jakbyśmy piątkę jakąś fajną znaleźli, no to piątkę byśmy kupili w sobie, no, tak żeby no. Moja 60 ciągła, nie? No wiesz, to zawsze jest na spółę, to też pieniądze też dzielimy na pół. Na to RCW, więc tak. fajnie by to pewnie wyglądało. Ostatnio ogólnie był remont, ja przeprowadzałem remont taki mały, Bizona właśnie. Składaliśmy się we dwójkę właśnie na ten remont. No. 1200 zł wyszło chyba, ale no tak. Robota zrobiona, więc no. Nie, 1400 nie było chyba. 1200. 1200? No chyba tak, bo może 100 się. No możliwe, dobra. Dobrze, było remont przeprowadzony po Łubinie, udało się, wszystko żeśmy zrobili. Zakonserwowany. Tak jest, na zimę teraz będzie stał. No co, i teraz od nowa można powiedzieć, jesteśmy po żniwach, jesteśmy też skosiliśmy sobie Łubin. No i co, i od można nowa, tak nie? Powiedzieć, że za chwilę nowy sezon. No ale teraz zanim... już to tak leci, nie? Zanim nowy sezon, to jeszcze siewy, nie? Przed nami sąsiad, więc... Jakie siewy? Jakie siewy? No pszenica, jęczmień, nie? Ja już posiałem. Już pociąłeś? Ja już pszenicę posiął. Jest nienormalne chyba. No ja już posiał, nawet na odcinku było. Łopanie! Ja tylko zlepak mam. Aha. No ja już posiał. Ja mam tylko tak, muszę poorać pola. Ewentualnie może jeszcze jakąś dzierżawę wezmę, to się jeszcze zastanawiam. Żeby jakiś jętniej może był, nie? No to ja na pewno... Ja na pewno będę siał pszenicę albo jęczmień. Tylko się zastanawiam, czy kury by moje jadły jęczmień, czy niezbyt? No nie wiem. No bo jakby jadł jęczmień, to by było fajnie, bo... Teraz się tak zastanawiam, czy ja tędy w ogóle przejadę. Bo sobie postawiłem tu 30. Kurde, może być ciężko. Dobra, wiecie co?
Weźmiemy życielskę i przestawimy. O kurde, fowa nigdzie nie poustawiałem. To tak, drugi zakres. Jedyneczkę. Cakujemy. Podnieś. Łe, panie! Co tu się zdarzyło? Kurde, panel mi prawie odleciał. Nie wiem, czy widzieliście, widzowie, na moim odcinku z gospodarzy, bo oczywiście zapraszam, jak Zetor lądował na moim pronarze. Z telemarkiem. Ale na szczęście prona jest w całości. Tak, prona jest w całości. Zetur też. Żyje. Zetur też nie rozpołowił się, więc jest dobrze. Nie? Jest dobrze. Ale nie, no naprawdę, jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam na ten odcinek. No nie widzieliście, pewno nie użycie tego takiego leczącego Zetora, ale ujrzycie już leżącego na kabinie. Jak już leży. No, więc tak to wygląda. No, się stało, bo się tak stało, a czemu się tak stało, to już wam mówię. Tutaj ogólnie ze stanęłym Zetorem przyczepą. Z tą oto tą przyczepą. Tu sobie podjechałem ładnie, bo chciałem wysypać ten owiec właśnie z tego silosa. No i sobie podeszłem tu i tutaj widzicie, macie zamontuj żmijkę zbożową. Ja sobie tu kliknąłem, ja tyle nie klikam, bo tu 30 stoi, tu cały 30 może wylecieć czasem. No i ja sobie kliknąłem, nie? Żeby tą żmijkę założyć. Jak ja patrzę, żmijka się rozłożyła, a Zetor poszedł w powietrze, nie? Ja mówię, kurde bomba, nie? No nie. Ja za rozśmiechem, ja sobie mówię, co jest? Ja mówię, sąsiad będzie używał jeszcze konara. Sąsiad tam poszedł i resztę może się zobaczyć, co się działo u niego, nie? Więc naprawdę, jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to zapraszam do Patryka. A Patryk ty obok sobie wykopał właśnie ziemniaki i tak to wygląda. O, Pimpek się tam chodzi po ziemniakach właśnie wykopany. A tam może jeszcze wygrzebie coś. No może, na ognisko. Więc dobra. My teraz tak, będziemy ładować sobie obornik. Ogólnie tak, sąsiad mnie zrobił ciula, a czemu? Bo sprzedał mi dziurawe widły. Zamierz, że je sprzedał, to co chcesz? Sprzedał mi dziurawe widły z tego sklepu. Dziurawe widły. Z tego względu, że jak nabierałem obornika, to tekstura w ogóle się nie pojawiała z tego obornika w tych widłach. I sąsiad nie wiedział, czy jest załadowane, czy nie. No, nie wiedziałem, czy to jest załadowane, czy tego nie ma. No, ale było załadowane, tylko niewidoczne, nie? Takie. No i ogólnie sepatuję łyżką, bo widł już nie ma. Sprzedałem je, bo przecież nie będę ładował dziurowymi widłami, nie? Więc... Ładuję łyżką, no sąsiad mnie o tym nie poinformował, no ale ciul z tym. Ja sam zapomniałem. Jeszcze nawet 500 za te widły zarobimy. Tak jest. Jest dobrze. Więc będę ładował sobie tą łyżką. Tak, sąsiad ładował kiedyś, tak jak i od teraz będę ładował. Pewnie długo się nie naoglądacie 30 jak jest sobie z turem. Bo widzicie tutaj tylko chodzi 460 litrów na tą łyżkę. 30 tutaj, no nie oszukujmy się, no ogólnie. Polskie sprzęty bardzo wolno podnoszą tutaj to wszystko, więc będzie trzeba tutaj myśleć na pewno nad czymś tutaj innym, żeby 30 tutaj sobie no nie była aż tak katowana, nie? Żeby tutaj, bo 30 wyremontowana, to mi trochę jej teraz szkoda, żeby tutaj coś się wydarzyło, czasem bym musiała iść na złom. Więc na razie sobie tak ładujemy, ale myślę, że następny sezon to może jakaś malutka ładowareczka, taka, wiecie, taka starsza, używana jakaś. Marzy mi się tutaj ogólnie. Fajnie by to wyglądało, jakby była taka malutka ładowareczka. Nie wiem, jak kojarzycie może z po sąsiedzku na Woli Brudnowskiej, Farminy 19, tam Bolek, taką bardzo fajną ładowarkę, taką malutką. Nie wiem, sąsiad, pamiętasz taką czerwoną ładowarkę? No pamiętam, taką malutką. O, to właśnie coś takiego, coś w tym stylu bym tutaj chciał. A sąsiad, czy ty jedziesz tym lubimym? A jadę na pole jedno zobaczyć. A jedziesz na pole się przejechać, objazd po polach robisz. Ogólnie mówię, mi się marzy właśnie tutaj taka ładowareczka, taka malutka. Fajnie by to wyglądało. Myślę, że będę się starał po prostu, żeby coś takiego mi się
Pojawiło oczywiście. No w ogóle 30 fajna do ładowania, a czemu fajna? No bo ma bardzo fajne dźwięki i to fajnie zawsze tutaj wszystko wyżdży. Jak to dasz sobie tutaj gazu damy, nie? I wiecie, i co to jest? Py, tak teraz właśnie wszyscy słyszeli. No to jest, no to jest dźwięk polskiej wsi, nie oszukujmy się. Jest to coś pięknego, tak samo dźwiękiem polskiej wsi jest oczywiście bizon. Chociaż tych bizonów na polskiej wsi już jest bardzo, bardzo mało, nie? W Polsce. No. Jest coraz mniej, no i pewnie będzie jeszcze mniej, więc tak wygląda i tutaj też ja chcę się tutaj rozwijać, Tomciu też chce się tutaj rozwijać i pewnie następny sezon albo za dwa strony coś innego się pojawi na moim gospodarstwie, jeśli chodzi o Kumbaj. Więc zobaczymy, może za dwa sezony, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, w sumie nie wiem czy napisaliście na odcinku właśnie moim poprzednim. Co sądzicie o tym właśnie temacie, więc jeszcze będę musiał sobie chwilę poczekać na te komentarze, jeżeli się pojawią, a jeżeli się nie pojawią, to sam zdecyduję. No, a teraz jadę z kolejnym rozrzutnikiem, sobie ładnie załadowałem, jak widzieliście, i teraz śmigłem na pole, żeby rozrzucać się dalej. A ty dobrze, co dziś robisz? Co wyprawiasz? A potalerzowałem trochę i na razie pojechałem sobie na pole zobaczyć, czy trzeba coś nawieźć, może czy ten obornika sypnąć, czy coś. No ogólnie tak, ja dzisiaj chciałem zacząć tą orkę, nie? Ale ja tej orki chyba nie zacznę, bo jak ja mam tyle rozrzucania tego obornika na tym jednym polu, no to ja nawet nie zdążę rozrzucić tego obornika i nie zdążę zacząć tej orki. No ja też właśnie tak patrzę, muszę rozbić dużo obornika. No, więc ja ogólnie się zastanawiam, czy nie pojechać sobie zaorać czasem jakiegoś innego pola. Po prostu tak o, że zaorać, bo za chwilę będę musiał siać pszenicę, no to wypadałoby sobie zaorać przed tym siewem. I się właśnie tak zastanawiam, nie? Czy nie pojechać sobie teraz właśnie ten rozrzutnik rozrzucę i chyba właśnie sobie podczepię tutaj pług i pojadę sobie poorać. Ogólnie tak, jeśli chodzi o teksturę obornika, no nic nie widać, więc normalnie trzeba jeździć po prostu tak jak... Ale ostatnio widziałem, że Bolek na po sąsiedzku. Tak, mają jakąś teksturę, ale to dostali ją od kogoś, nie wiem oni, od kogo. No, oni dostają, oni tak, dostają. Oni dostają. Nie wiem od kogo. No i pewnie się nie dowiem. Nie, gadali tam na odcinku od kogo. Tak? No. O. Jakiś Dominik coś tam. A, no to możliwe, nie wiem, to chyba nie słuchałem dokładnie. No ale mają bardzo fajną tą teksturę. Chciałbym, żeby ta tekstura została wydana. No pewnie nie zostanie. Zostanie w życie. Bo zazwyczaj tak jest, że jak ktoś ma taką fajną teksturę, to nie wydaje. Więc co poradzić mogę na to, nie? No, ja sobie rozrzucę obornik na ślepo, tak naprawdę, ani żadnego GPS-a, ani nic, no nie mam, nic kompletnie, nic nie widzę i mam nadzieję, że będzie to dobrze rozrzucone, bo jak nie, to się zdenerwuję i nie wiem, co zrobić przed obronę. Bez poprawy. No. Nie, no po prostu tak będzie rozrzucone, tak będzie rozrzucone i tyle w temacie, no bo tutaj już nie będę się... To jest polska wieś, tak? Chcemy grać jak najbardziej realnie. No to wiecie, jak to na polskiej wsi jest, nie? Tu rzucisz, tam nie rzuci i tak wiecie, jak to wygląda, nie? Bo u nas tutaj jeszcze to nie jest taka polska wieś, gdzie są już te technologie, czyli te GPS-y i te duperele, nie? To takie trochę w PRL-u jeszcze jesteśmy tutaj, tak można powiedzieć. Tak. No. Więc rozrzucamy sobie ten obornik. Dojedziemy do końca, już pewnie znowu będzie pusty rozrzutnik. I będzie trzeba jechać na gospodarstwo i znowu napełnić, nie? Ten rozrzutnik, ale ja mówię, przepnę się po prostu do pługa, zaczepię pługi, pojadę sobie na to duże pole, gdzie ostatnio żeśmy posili sobie łubin, bo na tym polu będzie właśnie pszenica, więc będzie trzeba tutaj sobie zaorać to. I pewnie następny odcinek u mnie, to pewnie się pojawią jakieś siewy, tak mi się wydaje, bo tych siewów, teraz mam fajny zestaw ogólnie do siewów, więc fajnie by to wyglądało, jakbym wam to właśnie pokazał, nie? Bo jeszcze wam nie pokazałem dokładnie, jak to tutaj sobie wszystko wydrzy. Kurde, rozłącz mi ten bałek. Ciężko się wyłączył ten bałek, bo chcę to, że nie wiem czemu. Dobra. Ty będziesz chciał sobie jęczmień?
Pszenicę. Pszenicę, tak? A, ja pszenicę będę siał. To dobrze, dobrze. Będę siał pszenicę. No jak sami widzicie, tutaj kawałek po lewej stronie. Tutaj testowałem ogólnie kultywator. I dlatego tutaj widać ten obornik, że to fajnie wygląda, nie? No, ale tutaj jeżeli chodzi o to ściernisko, to po ściernisku kompletnie nie zjawiłem. No ściernisko też jest troszkę takie wyższe. Mamy, jak ja i sąsiad, teraz mam takie same w sumie tekstury. Więc myślę, że wam się to spodoba. Jakbyście chcieli takie też tekstury, to zapraszam do mojego let's playa, bo tam wspominałem o teksturach let's play, tam gdzie był na miniaturce Klas to Kano. To serdecznie was tam zapraszam. Sobie posłuchacie, to tam wszystko opowiedziałem o tych teksturach. To tam są siodki. Bardowa, ty wiesz, że możesz włączyć ugniatanie? Ale działa? No tutaj działa raczej. Nie, nie gorzej. No ja zapomniałem o tym, a ugniatanie tutaj działa. Wyłączone jest. A my... ja wiem, czemu jest wyłączone. Czego? Bo ziemniaki kopaliśmy. A to może i no. No, jakby to teraz wyglądało. Ajajajajajaj. No zapomniałem, nie? No bo teraz jest tak, że działa nam to. A działa? To ugniatanie. No działa. Ale na mazowieckiej nam tego nie działa, nie? Kurde, działa to ugniatanie. No, ale lipa. A tak fajnie by to wyglądało. No dobra, zobaczycie to w następnych gdzieś odcinkach, a najbardziej to zobaczycie na żniwach na pewno. Bo naprawdę pięknie to będzie wyglądać. No pewnie już niektórych to widzieliście na YouTubie, na łomie, u nas też zobaczycie oczywiście. Więc jak jeśli chcecie to zobaczyć, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby was nic nie ominęło. No i dzwoneczek oczywiście, żebyście dostawali powiadomienia. U mnie są tylko powiadomienia o filmach, o live'ach. Nie ma żadnych innych powiadomień o jakichś reklamach. Bo niektórzy mają takie powiadomienia, że stawiają reklamy. Powiadomienia nawet. Więc no u mnie takiego czegoś nie ma, tylko są filmy i live'y. A live'ów, live'a ostatnio, kiedy był live, to chyba z miesiąc, jak nie, może dwa. Nie wiem, kiedy był live. Minęło. No ogólnie odzwyczaiłem się od live'ów, wolę nagrywać odcinki. A czemu? Bo nagramy sobie odcinek, tam jakiś dziennik, jakiś dzień się wstawię, a wy możecie sobie obejrzeć to, kiedy tylko chcecie. Więc to mi się właśnie bardziej podoba, jeśli chodzi o takie coś, to takie lepsze jest moim zdaniem. Dobra, odczepię sobie ten rozrzutnik tutaj. Trochę tutaj się robi cyrk na tym gospodarstwie, bo jak sami widzicie, jest tu bardzo ciasno. Bardzo dużo maszyn ustawione dookoła, jest ciężko naprawdę nieraz przejechać, ale trzeba sobie jakoś radzić, nie? Ciasne, ale własne, można powiedzieć. Sąsiad właśnie wybił mi za suwo, wrócił z podróży. Ogólnie sąsiad tak sobie myślę, że jeżeli my posprzedajemy te plony i w ogóle, nie? No, to pewnie będzie zimowy jakiś odcineczek, czy nawet, czy nie wiem, no odcinku czy będzie, czy nie będzie, ale będzie na pewno sprzedaż zimowa. Będziemy pszenicę sprzedawać, pewnie nie, bo ubi dopiero tam chyba latem, czerwcu jakoś. No. To ogólnie, jeżeli posprzedajemy, będziemy mieć te pieniążki, to może byśmy się przyjechali do jakiegoś handlarza, co? Może nawet do tego, co ostatnio byliśmy, tam jakiś czas temu. Może coś nowego, może coś nowego. Zobaczyć. Co? No chociaż zobaczyć, nie? Sam nie chodzi mi o to, żeby kupić. Tylko sobie pooglądać, tak? O. Wiesz, żeby urozmaicić, nie? Bo widzowie na pewno też byście chcieli zobaczyć pewnie takie coś, jak sobie właśnie pojedziemy, bo oglądamy maszynki i w ogóle. To takie urozmaicenie tylko, nie? No. Może by było, zobaczymy. To by było naprawdę fajne, mi się wydaje. Dobra, jesteśmy na tym polu, gdzie ostatnio sobie kosiliśmy lubin. Tutaj na całe szczęście wapna nie wymaga. Więc ja tutaj sobie to zaoram, po orce rozsieję nawóz i później wjadę tu z siewnikiem. I będzie idealnie. Tak jak widzicie, pług czteroskibowy, no szerszy. Szerzej będzie brał na pewno. Niż ten poprzedni, co miałem. 9 na godzinę. 11 na godzinę nawet mogę zasuwać, ale to jest za szybko. 9 na godzinę będzie dobrze. Będzie dobrze z takim pługiem. Nawet fajnie, realnie to wygląda, po 9 na godzinę. Jak są, że jesteś ciekawy, może jak to wygląda, to możesz sobie przyjść. No może naprawdę, przyjść. Naprawdę fajnie się tym robi. A nie trzeba ci pomóc? Pomóc? No w sumie, jakbyś chciał. Chociaż nie wiem, czy sam do siebie nie pojadę, ale... No właśnie. Nie, wiesz co, ogólnie tutaj jeszcze mam gdzieś może z 10 minut odcinka, nie? Więc chwilę sobie porobię. Wiesz, chciałem po prostu
pokazać ten nowy nabytek. No bo to nowy klub, nie? Więc. Kurde, masz na kawał pola. Jest kawał pola. Ale nowy klub, to chciałem pokazać właśnie, jak tutaj sobie to wszystko wygląda. I fajnie, fajnie jest. Ja to dopiero październik, listopad będę orał. No tak, no wiesz, ale ja chcę tutaj to przeorać, bo tutaj za chwilę będę siał tą pszenicę, nie? No, to musisz zrobić. No, więc muszę to zrobić, trochę kamieni tutaj jest. Nie wiem czemu, ogólnie mamy, kamienie mamy ogólnie wyłączone. A czemu te kamienie tu są? Nie mam pytań, nie mam pojęcia. No, one tylko żeby sprawdzę. Były, nie? Kamienie, no nie ma. Bo po prostu no, są wyłączone, a kamienie nadal na polu są. Więc, no albo po prostu my nie rozumiemy tego pojęcia, nie? Więc możliwe też tak może być. Ale nie, raczej tutaj jest coś źle zrobione, bo jeśli mamy wyłączone, to i powinno nie być po prostu i tyle w temacie. A nie, że nadal są na tym polu. No ale nie przejmujemy się tym. Oromy sobie, raczej tutaj nam jakiegoś głaza nie wyciągnie z ziemi. Będzie dobrze, nie? Będzie dobrze. Poza odcinkiem ogólnie dokończę sobie. Co sobie dokończę? Ten obornik. Poza odcinkiem dokończę sobie ten obornik. No i pewnie poza odcinkiem również sobie dokończę tą orkę tutaj. Mam nadzieję, że to wapno przyjedzie. Mniej więcej no, na następny odcinek już bym chciał to wapno, nie? Z tego względu, że muszę to wapno rozsiać na trzech polach. Tam jest jedno. Drugie. Czekajcie, dwa. Kurde, gdzieś jeszcze chyba było. Dwa albo trzy pola. Trzy, tak. Trzy pola, bo jeszcze tam z tyłu obory. Z tyłu gospodarstwa. Trzy pola mam do rozsiania wapna. Więc fajnie, jakby to wapienko przyjechało. Fajnie, jakbyśmy dorwali z tym przodem jakieś fajne RCW. Tutaj gdzieś z wioski może, bo nie chcę mi się jeździć gdzieś tam daleko, bo to właśnie, będzie strata czasu, nie? Właśnie siedzę w chałupie i patrzę, że coś nie ma ciekawego jakiegoś RCW w internecie, no. Wiesz? Ogólnie tak, ja teraz wam pokazałem to przybliżanie tej kamery i w ogóle, nie? Fajnie to wygląda, a ja się lepiej by wyglądało, jakbym miał te śledzenie twarzy, czyli bym tak, wiecie, obracał głową i to by fajnie wyglądało. Ogólnie da się to zrobić, tylko bym musiał mieć kamerkę. Jest nawet darmowy program na to, więc dałoby się to zrobić. Myślę, że jeżeli znajdę troszkę więcej czasu, to po prostu zainwestuję w jakąś kamerkę, może nie jakiejś super jakości, ale po prostu, żeby to działało właśnie z tym programem, który jest do tego śledzenia tej głowy, nie? Bo to takie realnie, realne by było, bardzo realne, nie? Bo wiesz, tak się wychylić tego, fajnie by to wyglądało i ogólnie, co by też nam to dało, to można naprawdę bardzo fajne ujęcia robić na jakieś intro czy coś. A właśnie, jeżeli teraz powiem o intrze, to chcemy tutaj zmienić intro. Chcemy zmienić intro z tego względu, że pojawiło się dużo nowych maszyn. Gospodarki troszkę też się nasze zmieniły. No a tym bardziej no, ciągniki. Ciągniki się najbardziej pozmieniały. No bo ogólnie 30, znaczy C428 stał się 30. Znaczy nie, no została założona maska, kabina i dlatego on tak wygląda. Ten ciągnik no jest piękny, no i przemalowany oczywiście na żółto. No i pojawił się Zetor. No wcześniej był Ursus, była czwórka, ale tak jak powiedziałem, że czwórka, no to już jest przejedzony ciągnik, nie chcę już się przejechać, po prostu żygołem na niego patrzyłem. Więc dlatego go już tutaj ze mną nie ma. No wy jesteście z tego na pewno zadowoleni, bo widziałem po tych waszych komentarzach tam właśnie, gdzie kupiłem tego Zetora, to byliście zadowoleni, że naprawdę pisaliście, że fajny Zetorek i no i byliście zadowoleni z tego, że po prostu jest Zetor, a nie ta czwórka, nie? Więc ja się z tego powodu bardzo cieszę. No i mówię, będzie trzeba intro na pewno tutaj zmienić, bo sąsiad też ma ciągnik ma Pronara. Więc no i Bizon oczywiście, nie? Jeszcze Bizon się pojawił, więc tutaj Bizon na pewno też ma intra wleci. Może, i myślę, może. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to myślę o tym, żeby zrobić intro w takim starym klimacie. Starym klimacie, wiesz co mi chodzi, sąsiad, nie? Ja już wiem, ja już ci mówiłem, jakie intro, nie? Więc fajnie, fajnie by wyglądało takim staropolskim, starodawnym, o może, klimacie. Znaczy starodawnym.
Ja bym to zrobił intro takie, wiecie, 2015, 2015 rok i coś takiego, nie? Tak, takie jak były kiedyś. No zobaczycie, zobaczycie. My to będziemy chcieli nagrać dopiero w przyszłym sezonie. Gdzieś, no wiadomo, no będziemy chcieli te, nagrywać takie balance. Znaczy, no nie wiadomo, no wiosna, może lato nawet, nie? Wiosna, może lato, ewentualnie zrobimy tak, że... No początek zimy, bo ja bym chciał Bizona mieć na intrze, nie? Fajnie by wyglądało. No ja też bym chciał właśnie, żeby Bizon był na intrze. Ale coś wykombinujemy, tak żeby to było dobrze. Tak, na pewno coś zrobimy. Ogólnie ja wiem, że wy zbytnio orki nie lubicie, no bo nie ukrywajmy, jest to jedna z takich trudniejszych troszkę prac, nie? No, nie oszukujmy się. No ale trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, bo na odcinku chciałem to też pokazać, żeby nie było, że wszystko poza odcinkiem w ogóle. Chciałem wam to pokazać, no tym drugim dam radę, na papierze odcinku tutaj będę sobie orał i myślę, że przez jego odcinek może nawet skończę do pole. Więc no idzie robota fajnie. Jak tylko, że ja na swój odcinek mam inne plany, wiesz? Aha, inne plany masz? No, aha. Dlatego by to pasowało na następny dzień. No, aha! Że tak! Kurde. No to nie wiem, pogadamy jeszcze poza odcinkiem. Pogadamy. Tak, pogadamy. Jak widzicie, zrobiłem drugi przejazd i kurde, no idzie ta robota. A w szoku jestem, bo naprawdę idzie bardzo dobrze. Idzie bardzo dobrze i myślę, że sobie jeszcze w jedną stronę przejedziemy i sobie zakończymy ten odcinek, a ja dalej będę orał. No i zobaczymy, na którym dniu się pojawimy u Patryka na odcinku. No tak jak sami mówicie, że chciałbym na następny dzień sobie tutaj przewinąć. No a czy ja na październiku mogę zasiać sobie pszenicę? No mogę. No niby mogę, ale też wtedy będę miał późne zbiory, nie? Tak jest. Nie, znaczy no tak, bo na październiku też możesz siać pszenicę, nie? A tak, no nawet na listopadzie mogę siać pszenicę. Też. Ale ogólnie będę wiesz, miał wtedy tak. późniejsze zbiory, nie? Nie będziesz miał późniejsze zbiory, bo tak czy siak w sierpniu będziemy pewnie robić żniwa. No. To, a na sierpień no to już musi ci urosnąć. Kurde, a ja bym chciał właśnie na jakiś tam lipiec czy coś, nie? Czerwiec. To za szybko. Czerwiec? No rzepak będzie. Jęczmień jest w czerwcu, a rzepak jest dopiero w lipcu. Pszenica. I pszenica też jest w lipcu. No, ty powiedziałeś rzepak. No rzepak też. No tak, tak. Ale ogólnie tak. Widzicie tutaj po prawej stronie teksturę kukurydzy. Jest to piękna tekstura kukurydzy. Ogólnie ostatnio żeśmy sobie zmienili te tekstury. Tak wspomniałem w sumie wcześniej, kukurydza jest coś pięknego. Jeszcze ta faza tutaj tej kukurydzy to chyba nie jest ta, o której myślę. To jest prawda większa. No, więc chyba jeszcze jeden dzień jakbyśmy przewinęli, to by była ta idealna. Była ta idealna. Teraz jest ta kiszonkowa już gotowa. No kiszonkowa, ale kurde, czy ona ma... Ej, ma! I po tej od razu jest kiszonka na ziarno, nie? Kuryda. Nie, no to jest ta chyba. No, to będzie ta, tylko że po prostu jak się kośmi, to jeszcze lepiej to wygląda, nie? Więc na pewno zobaczycie coś takiego no, na gospodarzach pewnie nie tak szybko, ale na bambrach szybciej. Więc tak. Serdecznie wam zapraszam no, też również na serię Bambry, bo tam naprawdę fajnie się też dzieje, dużo się dzieje. Tak samo jak tutaj, to też się dużo dzieje, ale wiadomo, tutaj takie gramy bardziej realnie, jak Polsko, a na Bambrach już tam ciśniemy, żeby jak najszybciej się tam rozwijać. No sobie może nie jak najszybciej rozwijać, tylko żeby coraz większe maszyny kupywać i pól, tam w pola ciśniemy. Więc na pewno naprawdę się tam dużo dzieje, więc kto nie oglądał, zapraszam oczywiście na Bambry, żeby sobie obejrzeć również. No a my sobie co? Ja sobie będę orał dalej, mam 34 minutę odcinka. Więc ja widzowie, takim oto tutaj pięknym akcentem, z nowym długim inwizatorem sobie też. No, bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do Patryka na następny. Link do jego kanału znajdziecie w opisie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i sąsiad może się pożegnać. Na razie, do następnego odcineczka. Baju, baju. A więc, na razie, cześć!